Teraz Rosjanin na pierwszym wirażu, podcięty lekko przez składającego się Roberta Dadosa. Proszę Państwa, no, przerwany wyścig. Roman Poważny nie jest poważny. Zamiast uciekać z toru po tym upadku, został tam grzebiąc przy swoim motocyklu. No nie jest to poważne zachowanie zawodnika, bowiem miał bardzo dużo czasu, było naprawdę bardzo dużo czasu, żeby Roman Poważny chwycił kierownicę motocykla i zabrał go po prostu na murawę. Tymczasem zaczął... To jest ten moment, jeszcze przepraszam, że ci przerwałem, Piotrze, ale kiedy chciał wstrzelić się w taśmę Poważny, nie udało się to. Udało się to Robertowi. Tak, świetnie wystartował Robert Dados, składał się, był o pół motocykla wysunięty przed Poważnego, a więc no musiał złożyć motocykl ślizg kontrolowany. Jak oceni tę sytuację sędzia? Czy jest wykluczony Poważny, oczywiście. I jak najbardziej słuszna decyzja arbitra, jeśli rzeczywiście ona okaże się prawdziwa, bo na razie chyba Poważny jeszcze o tym nie wie, bo przygotowuje swój motocykl do tego, aby wyjechać na tor. No a to oznaczałoby awans do następnego wyścigu Roberta Dadosa, a więc ta pierwsza bariera zostałaby przez Polaka przebrnięta po tym, jak po nieudanym pierwszym wyścigu spadł właśnie do biegu ostatniej szansy. Tony Rickardson nie może doczekać się swojego biegu zapoznawczego. Już pojawił się na torze, aby wykorzystać okazję i przyjrzeć się, jak też wygląda nawierzchnia tuż za polami startowymi. Wspominaliśmy, że w teamie jednym z mechaników Roberta Dadosa jest Piotr Baron. Również drugim mechanikiem także były żużlowiec Rafał Haj. Teraz dokonywał tam ostatnich jeszcze poprawek przy... Smarował łańcuch motocyklu Roberta. No i w takiej kadłubowej, dwuosobowej tylko obsadzie wyścig numer 5. No i znamy już przed jego właściwie rozegraniem do końca dwóch zawodników, którzy jako pierwsi odpadają z dzisiejszego turnieju. Jesper Jensen i Roman Poważny. Troszkę szkoda Rosjanina, bo każda nowa nacja w Grand Prix jest pozytywnym elementem dla całego cyklu i w zasadzie byłoby może nawet dobrze, gdyby udało się chociaż po jednym zawodniku z różnych państw umieścić w stawce Grand Prix, tak aby ta żużlowa karuzela nabrała jeszcze bardziej międzynarodowego charakteru. Do wielkiego finału indywidualnych mistrzostw świata z pól, który odbędzie się w pól w sierpniu, awansował Theo Pieper, a więc Holender. Być może on w przyszłym roku wystartuje w Grand Prix. Zobaczmy, jak rozegrają ten wyścig dwaj, którzy pozostali w piątym biegu. Dobrze Robert Dados, jest Polak na prowadzeniu. To istotne przy rozdziale później pół startowych na kolejny bieg ostatniej szansy, jakim będą musieli obaj pojechać. Duńscy kibice w oczekiwaniu wpatrzeni w Roniego Pedersena, liczący na to, że ich rodak będzie za wszelką cenę chciał tutaj jednak wyprzedzić Polaka, ale na razie kontroluje przebieg tego wyścigu Robert Dados. Teraz rozpędził się po zewnętrznej Roni Pedersen. Bardzo dobrze broni się Polak. No, uciekł Pedersen do wewnętrznej, ale Dados doskonale kontroluje sytuację. Jeszcze jedno okrążenie. Teraz ciasne wejście Roniego Pedersena. Na wyjściu z wiraży jednak szybszy motocykl polskiego żużlowca. I teraz pogubił się już Roni Pedersen, a więc wygrywa bieg Robert Dados. Brawo! Roni Pedersen na drugiej pozycji. Bez wielkiego napięcia ten bieg, ale zwycięstwo polskiego żużlowca zawsze cieszy. Jeszcze raz warto podkreślić, że taka wygrana nawet z jednym rywalem dodaje pewności siebie. Udany wyścig Roberta Dadosa. Miejmy nadzieję, że ten następny też nie będzie jego ostatnim występem. No takie zwycięstwa są na pewno potrzebne. One dodają pewności Robertowi Dadosowi. Wiemy, z jakimi problemami zmagał się tej zimy. Znalazł się na poważnym życiowym zakręcie, no ale teraz Robert Dados wyjeżdża chyba powoli na prostą i rozpędza się na niej coraz. Robert Dados wystąpi w 11 wyścigu z trzeciego pola startowego, a z kolei Roni Pedersen w 12 z czwartej pozycji startowej.
minutę oglądaliśmy przez moment walkę Dadosa z Bjarne z Ronim Pedersenem, a pora już przygotowywać się do biegu szóstego, który także wyeliminuje dwóch ostatnich zawodników w stawce z dzisiejszego turnieju. Todd Wiltshire, Michael Max, Charlie Giede i Peder Karsten. Odpadł już jeden z Duńczyków, Jesper Jensen. Teraz przed odpadnięciem będzie bronił się w wyścigu szóstym Charlie Giede. Eliminujący zawodników w dzisiejszych zawodach. No i poważne wyzwanie przed Michaelem Maxem. Mocno obniżył Szwed w tym sezonie loty. Będzie musiał teraz się napocić, ażeby ze wstydem nie wracać dzisiaj ze stolicy Danii. Michael Max jest w tej chwili 11 w klasyfikacji Grand Prix, ma 25 punktów. No i popatrz. Dobry start Maxa, ale chyba jeszcze lepszy Wiltshire'a. A na czele jest Peter Karlsson. On po zewnętrznej objechał wszystkich rywali na pierwszym wirażu. Teraz Giede wysuwa się na drugą pozycję. No i Michael Max zamyka stawkę. Walczą bardzo mocno ze sobą Charlie Giede i Todd Wiltshire. No i doświadczony Australijczyk, kończący już w tym sezonie boje na Arena Grand Prix, chyba pożegna się z turniejem na stadionie Parken najszybciej, jak jest to możliwe. Bardzo pewnie prowadzi motocykl Peter Karlsson. Drugi Giede wydaje się być niezagrożony. Todd Wiltshire 10-12 metrów za plecami młodego Duńczyka. A zamyka stawkę Michael Max. I myślę, że jest to jednak spora niespodzianka, odpadnięcie Michaela Maxa w tak wczesnej fazie turnieju i to tylko z jednym punktem. No nie pamiętam tak słabego, tak fatalnego występu Michaela Maxa. Zresztą ten sezon rozpoczął się dla niego nieudanie. Jak mówiłeś, Piotrze, dopiero 11 pozycja. No i występy, które nie napawają optymizmem, a tymczasem Peter Karlsson, który ma sporo szczęścia w tym sezonie z tego powodu, że to czwarty turniej Grand Prix i w każdym Peter Karlsson, choć przecież nie zakwalifikował się do cyklu, startuje, to jest tym pierwszym z listy oczekujących, no i ta plaga kontuzji, o której mówiliśmy, umożliwia mu starty w każdej imprezie, a więc Peter Karlsson jedzie dalej. Charlie Giede sprawił miłą niespodziankę duńskim kibicom, chociaż jak widzimy zaczynał z czwartego miejsca w białym kasku młody Duńczyk, ale przyczajony za plecami rywali wykorzystał błędy Wiltshire'a i Maxa. Przeszedł na drugą pozycję na tym właśnie drugim wirażu, a potem, choć nie bez problemów, ale jednak obronił tę drugą lokatę. Tu jeszcze próbował zaatakować go Wiltshire, ale przytomnie Duńczyk ściął do krawężnika i nie pozwolił na dokończenie tego ataku Wiltshire'owi, który tutaj właśnie na pierwszym planie w czerwonym kasku, jak widzimy, niezbyt udanie wyszedł spod taśmy. Doskonała prędkość po zewnętrznej Michaela Karlssona. No ale teraz wielkie, wielkie emocje znów dla nas. Trudni rywale Tomasza Golowa, który pojedzie w białym kasku z trzeciego pola. Łukasz Dryml w czerwonym kasku, teraz widoczny na Państwa ekranie. Obok niego Ryan Sullivan, szybki w swoim pierwszym wyścigu. Sullivana, jak widzimy, nie ma jeszcze na jego polu startowym. Odjechał Australijczyk, chcąc jako ostatni podjechać pod taśmę. Tomasz Golob w białym kasku i Bohumil Brchel. No a więc trudni rywale Tomasza Goloba. No ale przecież nie z takimi nasz żużlowiec już sobie radzi. I to niejednokrotnie. Rośnie napięcie przed tym wyścigiem. Teraz Tomasz Golob odjechał jeszcze od taśmy. 30 sekund pozostało do startu. Sukces w tym wyścigu, a więc pierwsze albo drugie miejsce oznaczałoby, że mielibyśmy pierwszego Polaka w turnieju głównym. Jeśli Tomasz Golob zajmie, odfuka trzecią lub czwartą lokatę, to będzie musiał jeszcze bić się o tę pierwszą szesnastkę w wyścigu ostatniej szansy. No ale wierzmy w rozsądek umiejętności Tomasza Goloba.
Bardzo dobrze ruszył Tomasz Golob, teraz popchnięty przez rywali. Jaka będzie jego pozycja? Dobrze, tak, rozegrał świetnie tę walkę na pierwszym wirażu. Uciekł Łukasz Dryml, ale Tomasz Golob na drugiej pozycji, trzeci Ryan Sullivan. Na czwartym miejscu Bohumil Brhel. No i teraz na pewno Tomasz Golob będzie musiał skupić się na odpieraniu ataków Ryana Sullivana. Ale widać, że dość dobrze pracuje maszyna polskiego żużlowca. Sullivan nie zbliża się do Tomasza Goloba. Łukasz Dryml na czele, a Tomasz Golob blisko krawężnika, takim optymalnym w tej pierwszej fazie zawodów torem jazdy stara się utrzymać tę drugą pozycję. Dobrze to na razie wygląda dla naszego zawodnika, no i oby tak pozostało już do mety. Jeszcze jeden wiraż. Czy Sullivan zdecyduje się na jakiś desperacki atak? No próbuje Australijczyk, teraz zawęził wyjście z wirażu, ale Tomasz Golob bardzo dobrze przejechał to ostatnie okrążenie i pewnie utrzymał drugą lokatę, która gwarantuje mu już awans do najlepszej szesnastki, a więc no, możemy sobie tylko wyobrazić, że nasz reprezentant odetchnął z ulgą, podobnie jak my. Cieszymy się, że mamy już pierwszego Polaka w turnieju głównym. Tam doszło do małego starcia pomiędzy Tomaszem Golobem a Ryanem Sullivanem na dojeździe do pierwszego wirażu, no ale górą wyszedł wypchnięty nieco na zewnętrzną, górą z tego pojedynku wyszedł Tomasz Golob. A znów bardzo szybki na starcie był z pierwszego pola Łukasz Dryml. Zobaczmy, Dryml w czerwonym kasku, Tomasz Golob zacieśniał tor jazdy, zderzyli się z Sullivanem, no i został Sullivan z tyłu, a Tomasz Golob pognał do mety na drugiej dobrej pozycji. Jeszcze jedna powtórka startu, zacieśniający tor jazdy Tomasz Golob. Obawiałem się trochę, że po tym zderzeniu z Sullivanem Polaka wyrzuci daleko na zewnętrzną i straci dobrą pozycję. Coś podobnego wydarzyło się w Cardiff, kiedy szczepił się motocyklami tuż po starcie biegu z Toddem Wiltshirem i potem no, to właściwie rozpoczęło tę lawinę nieszczęść dla Tomasza Goloba, zakończoną ostatecznie tą niefortunną decyzją arbitra. No a na szczęście tym razem tak właśnie się nie stało, a teraz no nie wiem, czy nie jeszcze większe emocje, bo aż dwóch reprezentantów Polski, Protasiewicz i Bajerski, walczyć będzie o pozostanie w turnieju. Tyle, że rywale Bjarne Pedersen i Jason Lyons to właściwie przeciwnicy, których nie ma się co oszukiwać. Polacy powinni ograć bez większych problemów i na to, proszę Państwa, liczymy. Tu każdy inny wynik niż dwa pierwsze miejsca reprezentantów Polski, no musielibyśmy przyjąć z rozczarowaniem. Zwłaszcza, że Jason Lyons, jak to się mówi w cudzysłowie, psim swędem znalazł się w tym wyścigu, a nie w wyścigach, w których już się odpadało. Popatrzmy, jak będą współpracowali Polacy ze sobą, dwaj reprezentanci Apatora Toruń w wyścigu ósmym, upadek Lyonsa. No i chyba ten wyścig będzie przerwany, ale dobry start naszych reprezentantów. Będzie jeszcze chwila teraz na doregulowanie sprzęgieł, doregulowanie silników, aby ten start w wyścigu powtórzonym był jeszcze szybszy. Miał niedawno poważną kontuzję pachwiny Jason Lyons, z wielkim bólem jeździł podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff, no i teraz nie podnosi się z toru Australijczyk. Tymczasem popatrzmy na naszych reprezentantów, którzy równo obok siebie dojechali do pierwszego wirażu, no a potem typowy efekt żużlowego domina, można powiedzieć. Pierwszy złożył się Piotr Tasiewicz, mniej więcej w tym samym momencie Tomasz Bajerski, tu już lekko potrącony przez niego Bjarne Pedersen. Z kolei tak jakby ten efekt tego domina najmocniej odczuł właśnie Jason Lyons, który jechał po zewnętrznej. Trzeba zresztą przyznać, że cała czwórka dość równo wyszła spod taśmy i stąd właśnie taki potem finał wydarzeń w tym wyścigu. Arbiter doszedł do tego samego wniosku co my, bo zarządził, jak widzieliśmy, powtórkę w czteroosobowym składzie, żadna z lampek, co przed chwilą pokazał nam realizator, nie została przez sędziego zapalona. Neil Street przy Jasonie Lyonsie, opiekun reprezentantów Australii.
A szkoda, że polscy żużlowcy nie mają takiego jednego opiekuna w parku maszyn, który służyłby im radą i w razie czego wspierał, dbał o ich interesy i u Ole Olsena, u organizatorów. Myślę, że najwyższy czas, aby o tym pomyśleć, to także skonsolidowałoby Polaków jako team, jako drużynę. Choć to przecież zawody indywidualne, nikt tu nie mówi oczywiście o oddawaniu punktów jeden drugiemu, ale taka mała współpraca na torze, co pokazał wyścig z udziałem Piotra Protasiewicza i Tomasza Golowa, jest jak najbardziej wskazana i zanosiło się na taką współpracę także w tym biegu. Jest już na torze Jason Lyons, mimo że poobijany trochę, będzie starał się wywalczyć w tym wyścigu miejsce gwarantujące pozostanie w turnieju. Wszyscy z zawodników będą mieli, pozostają w turnieju, natomiast dwaj pierwsi awansują od razu do turnieju głównego, natomiast zawodnicy z miejsc trzeciego i czwartego jeszcze będą musieli przejść przez wyścigi 11-12, a więc przez jeszcze jedną fazę eliminacyjnego sita. Bjarne Pedersen na naszych ekranach, teraz już wszyscy stoją, dojechał jako ostatni na swoje miejsce startowe. Jason Lyons stać na górę, świetny start Protasiewicza. Jest on pierwszy przy krawężniku, Tomasz Majerski, ale objeżdża go po zewnętrznej Bjarne Pedersen. Pierwszy Protasiewicz, drugi Bjarne Pedersen, teraz Majerski. Strasznie poderwało przednie koło jego motocykla do góry, opanował tą sytuację i co najważniejsze, nie wjechał w Duńczyka. Zamyka stawkę Jason Lyons, czy z jego strony grozi Bajerskiemu jakieś niebezpieczeństwo? Znów ten sam błąd Tomasza Bajerskiego się powtarza, no i spada on na koniec stawki. A więc z kłopotami jedzie Bajerski w wyścigu ósmym, a niezagrożony na prowadzeniu Piotr Protasiewicz. Protasiewicz już za chwilę będzie mógł cieszyć się z awansu do turnieju głównego, natomiast Tomasz Bajerski z czwartego miejsca trafi do wyścigu numer 11, gdzie będzie rywalizował m.in. z Robertem Dadosem. A szkoda nawet tej trzeciej pozycji Tomka Bajerskiego, bo czwarte miejsce rzeczywiście oznacza, że Tomasz Bajerski trafia do wyścigu 11, gdzie znów z dwóch Polaków będziemy oglądali w rywalizacji z rywalami. A w przypadku, gdyby Tomek Bajerski zajął trzecią lokatę w tym wyścigu, trafiłby do biegu 12, no i tam jechałby w czerwonym kasku. A najważniejsze dla nas byłoby to, że obaj Polacy walczyliby w różnych wyścigach, co myślę, że byłoby dla nich jednak korzystniejsze. Oddajemy po powtórkach tego wyścigu głos do studia, ale jeszcze za moment zobaczmy, jak rozegrali ten bieg Polacy. Piotr Protasiewicz doskonale ze startu i właściwie on już później nie popełnił najmniejszego błędu, a walkę o drugą lokatę przegrał Bajerski z Bjarne Pedersenem. Tutaj on też chyba wpadł tylnym kołem w tę kolejnę, która tam się wytworzyła blisko krawężnika na drugim wirażu. O właśnie ten moment. Ładnie opanował motocykl, nie wpadł na Bjarne Pedersena. No ale nie utrzymał potem po kolejnym tym samym błędzie nawet lokaty trzecie. Czy Nikiemu Pedersenowi uda się start tak jak teraz w tej próbie? Zobaczymy już za kilkadziesiąt sekund. Niki Pedersen w czerwonym kasku na pierwszym polu, dalej Greg Hancock w niebieskim, Lee Adams w białym i Andreas Jonsson w żółtym kasku. Oczywiście no, uwaga operatorów kamer i realizatora skupiona na Nikim Pedersenie. Nie ma chyba kibica w tej chwili na stadionie w Kopenhadze, który nie zastanawiałby się, jak też młody Duńczyk wystartuje w swoim pierwszym biegu. Drugie zwycięstwo w karierze Nikiego Pedersena to odniesione w Cardiff 2 tygodnie temu. Pierwsze w poprzednim sezonie w chorzowskiej rundzie Grand Prix Europy. W tym sezonie także zaczął bardzo dobrym występem na chorzowskim stadionie. Drugie miejsce za Tonym Rickardsonem, 8 punktów potem w Aweście. Tam nie udało się zakwalifikować Duńczykowi do półfinałów, ale znów bardzo dobra postawa w Cardiff, choć troszkę nie bez pomocy sędziego, który puścił Pedersena w finale
z lotnego startu. Ale to znakomity zawodnik. Zobaczymy, czy potwierdzi tę klasę tutaj w Danii. No, wyrwał ze startu Nicky Pedersen po zewnętrznej, atakuje go Andreas Jonsson, ale tam ładnie przebił się Hentop. Świetnie Greg Hentop wykorzystał mały błąd Pedersena na wyjściu z wirażu. Drugi Pedersen teraz kontratakuje. Nieskoordynowana jazda Andreasa Jonssona spowodowała, że młody Szwed, choć miał szansę na lepszą pozycję, spadł aż na czwarte miejsce. Trzeci Adams. Zanosi się jeszcze na ciekawą walkę pomiędzy Hancockiem i Pedersenem o pierwszą pozycję. Szybki motocykl Tończyka. No teraz doszło do starcia na wejściu w kolejny wiraż. Broni się Hancock, ale proszę, bezkompromisowa akcja Pedersena i kontra Hancocka. Bardzo dobry wyścig. W górze duńskiej flagi, bo Nicky Pedersen na prowadzenie, ostatnie okrążenie i chyba jeszcze jedna akcja Grega Hancocka. Choć przecież to dopiero wyścig zapoznawczy, to co będzie działo się dalej? Ostatni wiraż. Pedersen przed Hancockiem, Adamsem i Jonssonem. Tak kończy się pierwszy wyścig zapoznawczy. No, ogromny tumult czyniony przez duńskich kibiców. Znakomita walka, znakomite emocje. No i po tym wyścigu możemy powiedzieć, że da się tutaj walczyć na stadionie, na torze stadionu Parken w Kopenhadze. No, ten wyścig, Robert, momentami przypominał to, czego byliśmy świadkami niejednokrotnie na torze w Wojens. No widać, że te gesty, proszę, Jakoba Olsena i innych członków duńskiego zespołu, wygląda na to, że ten bieg mocno nakręcił Nickiego Pedersena, że użyjemy takiego określenia. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w dalszej fazie zawodów. A za chwilę drugi bieg zapoznawczy. Jeszcze popatrzmy na powtórki tego, co działo się w pierwszym wyścigu. Bardzo dobrze wyszedł spod taśmy Andreas Jonsson w żółtym kasku, ale w dalszej fazie tego biegu wyraźnie młody Szwed się pogubił. Greg Hancock wykorzystał fakt, iż tutaj Nicky Pedersen uznał, że on już rozstrzygnął ten bieg w pierwszym wirażu. Odsunął się troszkę od krawężnika, a to potem ta akcja, której nie wytrzymał na wyjściu z wirażu Greg Hancock. Potrącony troszkę przez Pedersena, ale to wszystko w ramach twardej, męskiej walki na torze. Przycięcie do krawężnika Duńczyka. No i tu już Hancock musiał się martwić, aby nie zostać uderzony tylnym kołem motocykla Nickiego Pedersena. To jeszcze raz ta akcja, która tu wzbudziła aplauz na trybunach Parken Stadium. Teraz już przed nami wyścig 10, a więc czterej pozostali zawodnicy rozstawieni będą. Zapoznawali się z tym torem, zapoznali się już z nim wczoraj podczas treningu. Jeden z uczestników wyścigu 10, Tony Richardson, mówił dzisiaj, że wczorajszy trening to był najgorszy trening, najmniej udany trening w historii jego występów w Grand Prix. Miał olbrzymie problemy sprzętowe, no nie widać było tego po jeździe Tony'ego Richardsona, ale miał problemy z silnikami, z zapłonem, ze ślizgającymi się sprzęgłami. Poradził sobie w końcu i pod koniec treningu, kiedy wyjechał, był to chyba ostatni już wyjazd Tony'ego Richardsona, no to wszyscy z uznaniem przyznali, że to jest ten Richardson, jakiego znamy. No ale tak Tony Richardson mówi, kiedy, że nie jest przygotowany, a potem jeździ doskonale. Jason Trump w czerwonym kasku, Richardson w niebieskim, Nichols w białym i Rune Holta w żółty. Jak rakieta Tony Richardson. Szeroko rozpędza się Rune Holta i Norweg wychodzi na drugą pozycję. Nie, na pierwszą. Kapitalna akcja Rune Holty. Coś fantastycznego, jak przejechał ten wiraż Rune Holta. Ależ on jest nieprawdopodobnie szybki. Zaskoczony zupełnie takim obrotem sprawy Richardson. Kramp na czwartej pozycji. Trzeci jedzie Scott Nichols. No coś niesamowitego dzieje się teraz na torze. Rune Holta wpadł kolejny, ale utrzymał motocykl. Szybko skorygował tor jazdy i nie oddaje prowadzenia Richardsonowi, który tutaj czyni wielkie starania, aby wyprzedzić latającego Norwega. Kramp przebił się już przez Scotta Nicholsa. Przeszedł na trzecią pozycję. Atakuje teraz Richardsona. Znów ładny bieg, który wróży nam ogromne emocje w dalszej fazie tego turnieju. Rune Holta uspokoił jazdę i bardzo dobrze na tym wychodzi. Do mety na pierwszej pozycji Norweg. Richardson drugi, trzeci Kramp. Czwarty Scott Nichols. Znów bardzo ładny bieg.
kapitalną wprost akcją Rune Holty. No będzie co oglądać na powtórkę. Miałeś, Robert, rację z tym oszukiwaniem Richardsona. On właśnie kiedy mówi, że ma problemy, to można przypuszczać, że jest dokładnie odwrotnie. Jest już z Tonym Richardsonem Karl Blumfeld, który po operacji serca, po zawale serca powrócił z leczenia w Kanadzie. No i widzieliśmy, jak fantastycznym startem popisał się w tym wyścigu Tony Richardson. On był na dojeździe, gdzie zaczyna się wiraż, on był półtorej długości motocykla przed Jasonem Crampem. To robi, proszę Państwa, wrażenie. No i to oddaje chyba najlepiej to, jakim sprzętem, jak dopasowanym sprzętem, jak fantastycznie szybkim sprzętem dysponuje Tony Richardson. Ale wielkie brawa, jak już mówił Robert, dla Rune Holty, który po szerokiej fantastycznie objechał Richardsona i później jeszcze rozsądnie bronił się przez dalszą część dystansu. Chociaż ja odniosłem wrażenie, że Richardson nie miał chyba zbyt wielkiej ochoty atakować pozycji Norwega z polskim paszportem. Przecież drugie miejsce, które zajął Szwed w tym wyścigu, również daje mu rozstawienie w turnieju na pierwszym polu startowym. Na Holta potwierdza doskonałą dyspozycję w tym turnieju także. Przypomnijmy, że on należy do jedynej trójki zawodników, która we wszystkich trzech rundach występowała co najmniej na szczeblu półfinału. Tony Richardson jest oczywiście też w tej trójce i Lee Adams także, a trzecim zawodnikiem jest właśnie Rune Holta i jeśli zachowa taką dyspozycję, to dziś chyba też będziemy oglądać go w najlepszej ósemce. Powoli robi nam się obsada wyścigów w turnieju głównym. Piotr Tasiewicz pojedzie z Richardsonem i Adamsem, Tomasz Golob z Hancockiem i Crampem, ale my teraz mamy w wyścigu 11 dwóch naszych pozostałych reprezentantów. Ryan Sullivan pojedzie, ten zawodnik, którego mamy teraz na ekranach, pojedzie w kasku czerwonym. Z drugiego pola Tomasz Bajerski. Kask biały na głowie Roberta Datosa i w żółtym Charlie Giede stań. Skacze adrenalina teraz na pewno u zawodników, którzy już przygotowują się do startu. Z tego wyścigu, proszę Państwa, się odpada. Ostatni zainkasuje tylko 3 punkty Grand Prix, przedostatni 4. Dwaj pierwsi awansują do turnieju głównego. Trzymamy teraz kciuki za naszych reprezentantów. Tomasz Bajerski, kask niebieski i Dados w kasku białym. Fenomenalny atomowy start Sullivana i zobaczmy teraz, jak to się rozstrzygnie. Dados ostatni, a Tomasz Bajerski walczy z Charlie Giede, ale Giede na razie jest na drugiej pozycji. No niedobry obrót przybierają sprawę w wyścigu 11. Tomasz Bajerski wyprzedził już Duńczyka, a więc on najprawdopodobniej zagwarantuje sobie pozostanie w turnieju. Teraz jednak kontratakuje Giede. Wpadają tam wszyscy z dziury, wpadają z tą rynnę na drugim wirażu. Robert Dados teraz odjechał bardzo szeroko na pierwszym wirażu. On już chyba nie ma szans na wyprzedzenie Giede. A jak Duńczyk będzie się spisywał na tym ostatnim okrążeniu? Czy on jeszcze może zagrozić Bajerskiemu? Chyba nie. Sullivan daleko z przodu. Drugi na metę wjedzie Tomasz Bajerski. Trzeci jest Giede. Wspólnie z Robertem Dadosem kończą udział w dzisiejszych zawodach. Można powiedzieć, odetchnęliśmy z ulgą. Tomasz Bajerski jest w turnieju głównym. To najważniejsze, że mamy tam trzech reprezentantów Polski, choć walka to, jak widzieliśmy, szła na całego. Robert Dados także starał się jak mógł, aby przynajmniej absorbować Charlie'ego Giede, który mógł okazać się tutaj na tyle nieobliczalny, że mógł także awansować do turnieju głównego. Na szczęście poradził sobie z nim Tomasz Bajerski. Ryan Sullivan chyba dopasował motocykl do nawierzchni toru w Kopenhadze i był w tym biegu poza zasięgiem rywali. No, wprost porażający start Ryana Sullivana, który już w połowie dojazdu do pierwszego wirażu było długość motocykla z przodu przed Tomaszem Bajerskim. To właśnie ten moment, trudna tutaj sytuacja Bajerskiego, ale bardzo ładnie przykleił się, w cudzysłowie oczywiście, do krawężnika i od razu przeszedł na trzecią pozycję, ostro zaatakował już na wyjściu z wirażu Giede, który jak widzimy wpadł tą rynnę, wyniosło go na zewnętrzną, no i Tomek Bajerski, który wcześniej miał już przygodę w tym miejscu toru, nie zaprzepaścił szansy na udany atak.
a więc Tomasz Golob, Piotr Protasiewicz i teraz Tomasz Bajerski, trzech Polaków w drugiej fazie turnieju o Grand Prix Danii w Kopenhadze. A przed nami wyścig 12. W niebieskim kasku na naszych ekranach Czech Bohumil Brkel. Jego rywalami będą Jason Lyons w kasku czerwonym. Właśnie widzimy go na ekranach. Oraz Peter Kamson w kasku białym i Roni Pedersen w kasku żółtym. Złowrogo migający napis Eliminator. Podobnie jak w tej gonitwie, która odbyła się przed momentem. Dwóch zawodników na pierwszych pozycjach gwarantuje sobie awans do zasadniczej fazy zawodów. Natomiast trzeci i czwarty odpadają. Jako Paulsen przez moment na naszych ekranach. Menadżer reprezentacji duńskiej, on teraz będzie skupiał wzrok na zawodniku w kasku żółtym, właśnie na tym jeźdźcu. Roni Pedersen, starszy brat Nikiego Pedersena. Jeszcze raz przypominamy obsadę. Lyons, Brkel, Peter Karlsson i Roni Pedersen. To jest ostatni wyścig turnieju eliminacyjnego. Taśma w górze. Najszybszy ze startu jest Peter Karlsson. Ale upadek Roniego Pedersena, bardzo podobny, więc bliźniaczy niemal przypadek jak wyścig 12 właśnie w Cardiff przed dwoma tygodniami. Ta sytuacja pomiędzy Tomaszem Golobem i Roni Pedersenem. Ciasno na wyjściu z pierwszego wirażu i pada ten jadący najszerzej. W tym wypadku znów Roni Pedersen. Zobaczmy, jak to wyglądało już na spokojnie. Tutaj ciasno odrzucony przed jadącego czerwonym kasku Lyonsa Brkel